Piątek, godzina 7 rano. Miasto warszawskie, miasto nad Wisłą. Proszę Państwa, budzimy się. Tak to wygląda w stolicy, że trochę zadymienia jest od rana. Troszeczkę człowiek zaspany, więc trzeba się rozruszać. Rozruszać też trzeba moich pasażerów, z którymi dzisiaj będę jeździł na aplikacji. Włączamy aplikację i jedziemy w miasto. Dirami jeździłem przez całe życie, a takim czymś w życiu. Spadochron gdzie jest? Ile taka pura kosztuje? Chuj kasy to. No trochę kosztuje. Milion? Zmieściłbym się? Troszeczkę mniej. Ale fura. Podoba się? Ja jestem Jacek. Robert. Miło mi. Miło mi również. Ale fura, ja pierdolę. A to ma oddech taki, że o Jezu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamawiała pani przejazd? Tak. Może panią do tyłu troszeczkę odsunę? Będzie więcej dzięki. Miejsca. Pasy są? Tak. To można jechać, co? Można jechać. Siwy dym, proszę pani. O, jaki zapach. To jest najlepszy zapach świata. Pod rybę Benzona makrela. Dobrze zaczęliśmy, co? Bardzo. No to teraz będzie chyba tylko lepiej. A może i nie? Super? Zapraszam. Był to Opel Meriva. Jeszcze raz? Opel Meriva nie miałbyś? To jest Opel Meriva. To jest Opel Meriva, tylko taki po tuningu, że tak powiem. On ma wydech zmieniony, to może się wyróżniać. Trochę inny być. Zapraszam. Zmieścimy się z tyłu? Oczywiście, że tak. Miał być Opel, ale przyjechał jakiś inny. I jedziemy troszeczkę szybciej. Niechcący. Za głośny trochę. Nie, aż kurde, nie wiem co powiedzieć. Pani Sonia? Tak? Ja jestem pani kierowcą. Dobra. Zapraszam. Zapraszam do środka. Mało nóg pani nie połamała przeze mnie. Robert jestem. Sonia, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Ale nie szkodzić, nie szkoda ci paliwa do ty. Oj, jakoś się tam. Rozumiesz? Ale samochodzik. Jeszcze raz. A jak to się nazywa? To jest Opel Meriva SRT. Ja ale uważaj, uważaj gdzieś. Wolno, wolno, nie. Żeby nie tego, żeby czasami nie wyskoczyć, naprawdę. Ja to mówię, koła się kręcą, kręcą, ale co rozumiesz, głową ściany nie przebijesz, bo ci głowa i tak pęknie, i tak nic z tego, i tak nic z tego. No ale jakoś tam leci, dobra, jest. Bardzo ładny samochód. A niech ci tam jeździ, to się sprawuje, jakby dobrze. Ale opłaty chyba już są spore, nie? Zapraszam. Trzy kobiety. Tak. O rany. W jednym aucie. Bo my ogólnie nie jesteśmy z Warszawy. My przyjechałyśmy na zakupy z Sochaczewa. Tak. Okej, jedziemy... 60 km stąd. Jedziemy teraz do Sochaczewa? Nie. Nam się nie spieszy do domu. Nam się do domu nie spieszy. Ogólnie ja jestem zajarana na maksa, ja tak patrzę. Ogólnie ja teraz już mam Parkinsona. Poważnie teraz mówisz? Poważnie. Ja tak mówię, nie gadaj, że to jedzie to. Dość. A co to za auto? Challenger. Tak. SRT. Tam historię się dowiedziałem już życiową, a jeszcze tak. Nie ruszyliśmy. Ja wiem, no bo ja przeżyłem, przepraszam. A ruszamy? Jasne. Ruszamy. Dobra, jedziemy teraz w prawo, w lewo, przepraszam. Bardzo się właśnie jeszcze tak zimno. Pani? Tak. Ja tu mam podgrzewane fotele, proszę pani. Jestem w totalnym szoku. Robert. Julia, miło mi. Miło mi cię poznać, Julia. Mogę na ty? Oczywiście. Robi wrażenie. Na pewno jest szybciej niż Oplem, to na pewno. Wow. Jest. Zgrzałam trochę. Spoko, nie ma problemu. Na chwilę. Trzeba od razu mówić. Tak, ale robi na mnie wrażenie, powiem. No, tak, serio, no. Jest dalej. Masz
prawo jazdy? Mam prawo jazdy. Jakie masz buty? Takie. Gdybyś miała inne, to chętnie bym dał ci podprowadzić ten sam. Możemy się zająć butami. Słuchaj, trzymaj. Nie. Zakładaj buta. Mieszkam na drugim końcu Warszawy. O! Posłuchajmy teraz dźwięku wydachu. O, to było głośne. No, przesadziłem za bardzo. A samochody elektryczne mają jakieś takie głośniki chyba w środku. Nie, no to nie gadajmy o głupotach. Boi się pani prędkości? Trochę, no. Czy dzisiaj co, nie ciśniemy? Czy pociśniemy to trochę? Nie ma gdzie pociśnąć. Dobrze, już hamuję. Tutaj? To jest kurwa normalny smok. Smok, kurwa. W Krakowie jakbym widział tego smoka babelskiego. Bez kitu ci mówię, no. Jezu, kocham. Zajebisty, zajebisty samochód, kurwa. Prawda? No, zajebisty. Widać, że dobrym kierowcą jesteś, tak na próbu się nie boję. Jak mogłem usnąć przy nim, to znaczy, że ach, człowiek od nas, że wrócimy. Że jak usnąć? Tak, jak ja mogłem usnąć. Z całym szacunkiem, ale... Przy mnie nie usnę. Takie rzeczy! Ja pierdolę. Nie będziemy dzisiaj spać. Tak, nie widzę. Ale kurwa, coś... W Krakowie jest smog? Jest też smog. No jest smog. Zrobiliśmy obie z tych rzeczy. To mają i to, i to. Ile to ma koni? 800 koni. Bestia! Pozdrawiam. Przepraszam bardzo, to jakieś anomalie. Halo? Słyszałeś? Ja pierdzielę, ale ci zazdroszczę. Zajebisty jest, ja to w ogóle jestem w szoku. No jest kozak ten samochód, naprawdę. Zamawiał pan Ubera? Tak, zamawiałem. To dzisiaj jest pana szczęśliwy dzień! Zapraszam! Robert? Oliwier. Miło poznać, Oliwier. Wzajemnie. Dziwnie tak z komendy odbierać. Coś przeskierowałeś? Nie, mieszkam blisko. Gotowy? Gruźlica, cokolwiek, to przepraszam cię bardzo. Dobry temat, co? No nie, kurwa, paliłem gumę, ale nie tak. Piona. No faktycznie, kurwa, to robi wrażenie. Czyli się podoba? Nie, w ogóle sam... Nie? Nie podoba się? Tak! Proszę, wysiądź. Mamy taki dźwięk. Ten kurwa kompresor to jest po prostu, powstrzymywałem się, żeby nie przeklinać, ale już nie wytrzymałem, kurwa. Nie mogę. Nie mogę, kurwa, nie mogę. Pięknie, i o to chodzi. Powstrzymywałem się, ale nie da się. O to chodzi, jeszcze raz Piona. Już jestem bliski łez. Naprawdę? Ale staram się być twardy. Ten dźwięk! To jest zajebiste! Co teraz robimy? Będziemy ruszać. Podoba ci się? Tak, bardzo mi się podoba! Więcej! Zobacz, zobacz co się dzieje. Wow! Zostaw ten telefon, przeżywaj tę chwilę, zobaczcie co tu się dzieje! Patrz jak siwo między nami, patrz jak siwo! Słuchaj! Jeździłaś kiedyś takim szalonym Uberem? Nie, ale chcę tak jeździć co tydzień! No dobra, jakoś się dogadamy. To jest kozak, ale powiem ci, patrzę w lusterko, widzę te kurwa masywne nadkole, jakie to jest zajebiste, wiesz, to już to podniecam. Czuć! To twoje perfumy? Niestety nie. Aj, to moje perfumy. O, Opel Meriva. Ten, co jedzie. Takim miałem was wziąć. No i dobra. To jest taki nieważne jaki, ważne z kim. No,
Oczywiście, że tak. To bardzo mi miło. A z wnuczka pożytek pan ma? Tak. Pociecha jest? A jasne, facet na poziomie. Masz bardzo mądrego dziadka. Dziękuję. Dbaj o niego, bo złoty człowiek jest. Ja w bardzo młodym wieku straciłem swoich dziadków i bardzo tego żałuję, a ty masz mega szczęście, że możesz przebywać ze swoim dziadkiem. Kochaj go cały czas, a pan niech tego urwisa trzyma. Patrzcie, jaki Mustang. Ten bardziej podoba się mamie, czy ten bardziej ten. Się mamie podoba? Ten mi się już najbardziej podoba, powiem ci, Robert, ze wszystkich. To jest prawidłowa odpowiedź. Ale to palić musi, co? 4 razy już dzisiaj na stacji. Trakcja ucieka, bardzo ucieka. Może wypadałoby ją w ogóle wyłączyć. Rozgrzaliśmy trochę opony. Nie? Też nie ma trakcji. A to są pełne systemy. No, pokażę wam coś. Szybka rundka i jazda. Dziewczyna nie lubi opalania. Nie. Przepraszam cię. Codziennie, jak majtki. Zobaczę fotkę na Insta. Na pamiątkę. Spróbujmy jeszcze jakoś stąd. Wszystkiego już dobrego. Tak gorąco nie będzie na pewno jak tutaj. Wszystkiego dobrego. I do następnego i zamawiaj Ubera. I 5 gwiazdek! 5 gwiazdek oczywiście. 5 gwiazdek dla mnie. Było super, Bucza jest zajebisty chłopak. 8 rzeczko i robi robotę. No jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem samego kierowcy. Pierwszy raz guby. Malone były przy mnie. Ten samochód jest niesamowity. Niesamowity. Lepszego nie ma w Polsce. To jest lepsze niż roller coaster. Lepsze niż roller coaster. Bardzo fajnie. Ciekawa przygoda. Podobało mi się wyśmienicie. Adrenalina nieziemska. Fenomenalne wrażenie. Gołębia niejednego by wciągnąć. Pachnę gumą. To chyba dobra recenzja. Tak. To nie wszystko, co dla was mam. Przygotowałem dla was kolejny materiał. W tym dniu działo się tyle dziwnych rzeczy, tyle mocnych scen, że muszę z tego zrobić kolejny materiał. Wycięte sceny Uber w Challengerze Hellcatie Red Eye. Tam zobaczycie sceny, których nie wypadało dodać w głównym materiale, a uwierzcie, były naprawdę mocne konwersacje. Dlatego subskrybujcie program High Five, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.